Ostatnia niedziela lipca w Krośnie była pełna zabawy i nauki. Dokładnie 171 lat temu Ignacy Łukasiewicz, wybitny nawciarz, zapalił pierwszą lampę naftową na świecie. To właśnie z tej okazji Krośnieński rynek oferował mnóstwo atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak i trochę starszych. Naftowe spacery po Krośnie, odkrywanie podkarpackiej nafty i gazu, innowacje technologiczne w laboratorium mobilnym, a także podziwianie wystawy zabytkowych rowerów, to jedne z wielu atrakcji, które czekały na uczestników. Tym najmłodszym również się nie nudziło. Na nich czekały strefy z grami planszowymi, konkursy wiedzy o Łukasiewiczu czy warsztaty roboty Lego. Wieczór uświetniły spektakle śmieciaki ratują świat oraz koncerty miejskiej górniczej orkiestry Dentej i rokowo blusowego duetu Arka Zawilińskiego. Zwieńczeniem dnia był przemarsz i uroczyste rozpalenie lampy naftowej przy pomniku Ignacego Łukasiewicza.